Dzień dobry, witam wszystkich na comiesięcznej konferencji. Mamy dzisiaj naszego gościa, pana komendanta powiatowej policji i tak jak co roku, to już taka tradycja, tak jak co roku chcielibyśmy podpisać oficjalnie porozumienie pomiędzy gminą Kędzierzyn-Koźle oraz komendą powiatową policji w Kędzierzynie-Koźlu o dofinansowanie, przekazanie 60 tysięcy złotych, które zostaną wykorzystane przez policję na dodatkowe patrole. Przez ostatnie kilka lat to się sprawdza. I wydaje mi się, że zgodnie z też decyzją Rady Miasta, która wyraziła zgodę, podpisujemy na kolejny rok, czy właściwie do końca tego roku, kolejną umowę. Chyba, że pan komendant by chciał coś powiedzieć jeszcze. Dzień dobry przede wszystkim. Tak jak pani prezydent zaznaczyła, no nie jest to pierwszy przypadek podpisania tego typu porozumienia. Ja nie pamiętam, ale chyba od dobrych kilkunastu lat praktycznie co roku możemy liczyć na wsparcie tutaj miasta, naszych potrzeb. No, te pieniądze, które zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, tak jak pani prezydent wspomniała, będą przeznaczone na dodatkowe patrole, które będą pełniły służbę na terenie granic administracyjnych gminy Kędzierzyn-Koźle. No, teraz chciałabym dodać, że nasza współpraca zawsze była bardzo, bardzo owocna i bardzo ścisła pomiędzy gminą Kędzierzyn-Koźle, czyli Urzędem Miasta, a Policją. Jeszcze będzie bardziej wzmocniona, kiedy uruchomimy już nasz monitoring, już na niedługo, bo 1 lipca, tak? Do końca, w lipcu, już nie trzymajmy się tych, ale do końca czerwca ma być te monitoringi, mają być te pierwsze kamery, mają być zamontowane i na pewno to będzie bardzo ścisła współpraca, bo nasi strażnicy miejscy będą pracować 24 godziny i w nocy i tu muszą być bardzo bliskiej współpracy z policją. Ja jeszcze raz dziękuję zarządowi, Radzie Miasta za zrozumienie potrzeb. Teraz wspólne zdjęcie zrobimy. Czyli od jutra czujemy się bardziej bezpiecznie. Od dzisiaj. Nie wiem, czy państwo macie pytania do pana komendanta. Do około 300 służb dodatkowych. Czyli licząc patrole dwuosobowe, to tak do 150 patroli. Patrole będą kierowane w czasie największego zapotrzebowania. No, wynika to wiadomo z naszych analiz, jakie przeprowadzamy dotyczące stanu bezpieczeństwa. Również analizując te dane, bierzemy pod uwagę dane, które są zamieszczane w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. To też jest cenna wskazówka społeczeństwa, gdzie i kiedy dzieją się jakieś niepokojące zjawiska, gdzie po prostu obecność policji jest niezbędna. Tutaj również będziemy starali się tymi patrolami zabezpieczać bezpieczeństwo imprez, jakie są organizowane przez miasto. No, najbliższą imprezę już mamy teraz na weekend, także no, będzie bezpiecznie. Panie komendancie, chyba ostatnio widziałem rowerowe patrole policji również. To jest jakiś stały element obecności? Tak, od dwóch lat w strukturach naszej komendy funkcjonuje zespół rowerowy i w miarę możliwości staramy się wystawiać ten patrol do służby. Głównie tutaj skupiamy się na terenach niedostępnych dla pojazdów mechanicznych, no a też tak rozległych, gdzie patrole piesze nie do końca spełniały swoje funkcje. No, ze względu na ilość ścieżek rowerowych, jakie w mieście powstały, to również tutaj w ramach tych służb patroli rowerowych chcemy niejako ten ruch czy styk pieszy, a rowerzysta na ścieżce w jakiś sposób normować i wskazywać te odpowiednie zachowania poszczególnych uczestników. Tutaj nie wykluczono, że z tych pieniędzy na dodatkowe patrole również te rowerowe. I tak, oczywiście. Te pieniądze będą przeznaczone tylko i wyłącznie na te
patrole prewencyjne, czyli będą to służby patrolowo-interwencyjne na terenie naszego miasta, jak również w razie takich potrzeb patrole ruchu drogowego. No szczególnie w dniach wzmożonego ruchu, no tutaj okres wakacyjny nam się zbliża, wydłużone weekendy, te zmiany turnusów, no też musimy zadbać o bezpieczeństwo na drogach.